Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. Przemek Przemoprza. I witamy Was w kolejnym odcinku Kawy, Rozmówek i Planszówek. Dobra, bądź takim kolegą, nic mi nie daj do powiedzenia. Ale daję Ci do zaśpiewania, Przemek. Kawa, kawa, kawa. Nie, żartowałem, nie daję Ci do zaśpiewania. Kawa, 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 kawa. Nie. Rozmówki i planszówki. Dzięki, Przemo. Jak to się da wyciąć, to poproszę. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku kawy wyjaśnienie, ponieważ w tym tygodniu nie było żadnego filmu na Łukiego, żadnej nowej gry. Ale przede wszystkim porozmawiamy o grze Everdell. Przede wszystkim odpowiemy na wasze komentarze. Odpowiemy na konkurs regresywno-wtórny. Wtórny. Przemek, poproszę. Poproszę jakieś skupienie. Dobrze. Oczywiście, że wtórny konkurs. Mhm. Konkurs wtórny to jest jakby jedno z większych dzieł mojego życia. Jeden z lepszych pomysłów, na jakie komentarze, Łukasz, nie czytałeś. Tam wszyscy piszą, że to był mój pomysł i to ma dużo lajków, wiesz? Nikt nie napisał, że to jest twój pomysł. No nie wiem, czy się zgodzić. Nie wiem, czy się zgodzić z tą teorią, którą masz na temat tego, że dużo lajków mają komentarze. Po pierwsze, istnieje coś takiego jak fake konta. Istnieje coś takiego jak internetowi trolle. Ile tam masz kont, Przemek, z których dajesz lajki komentarzom, które lubisz na Facebooku, na YouTubie? Jedno. A poza tym trzeba zaufać, muszę zaufać swoim zmysłom, że jestem poczytalny i to, co widzę, to nie jest kłamstwo i urojenie. No właśnie, więc twoje może akurat dostałem, wiesz, udaru. Twoje zmysły, Przemek, zawodzą cię jak zwykle. Tak. Słuchajcie, dzisiaj kawa, ale też kawa wyjątkowa pod tym względem, że znów przed nami okres wakacyjny, sezon. My tacy jesteśmy troszeczkę chaotyczni w tych wakacjach. Ale chaotyczny... Jaki to był? Chaotyczny... Ale chciałbym powiedzieć, że i tak będziemy na tych wakacjach trochę pracować. Tylko po prostu nie będziemy nagrywać, więc, tak. Więc nas po prostu tu fizycznie nie będzie. Będziemy gdzieś indziej. Tak. Firma po prostu cały czas idzie do przodu, idą do przodu nowe gry. Niedługo będziemy gotowi coś więcej pokazać, ale przez chwilkę nas nie będzie. Po prostu przez chwilkę nas nie będzie. Nawet pewnie będziemy grać w nowe gry, które testujemy. Niewykluczone. Nic nie jest wykluczone. Konik tak się wyszedł delikatnie. Nic nie jest wykluczone. No. Więc to zapowiadamy, z góry przepraszamy. Dziękujemy za waszą aktywność, tak czy siak. Jak wrócimy, to już wrócimy na poważnie. Chyba, że będzie jeszcze jakiś mały urlop. Niewykluczone. Niewykluczone. Może wtedy urlop weźmie Dawid od montażu, prawda? Tak. Bo słuchajcie, też... kto nie może jak prywociorze? Proste. Uwaga, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze ogłoszenie dotyczące Lumerii. Nie mam pudełka na podorędziu, ale to nie zmienia faktu, że trwa kampania Lumerii, która wystartowała z kopyta. Bardzo duże wsparcie, bardzo dużo środków zebranych już w pierwszej dobie. Od razu wydawca, zaskoczony falą sukcesu, od razu pokazał cztery dodatki, które można dokupić, powiększając swoją pulę. Pojawiły się nowe scenariusze w Stretch Goalach, nowe planszetki dla bogów i różne inne rzeczy się tam dzieją. Zajrzyjcie na zagram.to/Lumeria po dłuższej nieobecności czy przerwie, tak, na Zagram w to, która wynikała z tego, że po prostu mniej się wydawców zgłaszało, mniej jakichś tam gier się pojawiało ciekawy. Pojawia się Lumeria i jak się okazało, wróciła z przytupem, więc gratulujemy Cube'owi. No i teraz przed Cube'em praca, żeby jeszcze przez tą pozostałą część kampanii z wami rozmawiać, przyjmować wasze pomysły, eksplorować różne rzeczy i przygotować się porządnie do wydania. Moim zdaniem dwa hasła klucz twojej wypowiedzi to jest pod orędzie i z przytupem. Ja tak powiedziałem? Ale od razu to w takim razie płynnie proponuję przejść do pytania, które się właśnie tyczy Lumerii po części. A, to ja za chwilkę powiem o czarnej kopercie. Bo za chwilę możemy najwyżej wrócić do tych pytań, ale nasz widz Bartosz pyta, ile każda frakcja ma w Lumerii kart. Czy możemy taką informację podać? Możemy. Ja nie wiem, z pamięci widzieliśmy? Nie wiem, tam jest pudełko to do myślenia. Dobrze, to zaraz poprosimy Dawida, żeby policzył, ile mamy kart w każdej frakcji. Dzięki Przemo, że masz pytanie, do którego się nie przygotowałeś i ono wymaga ode mnie szczegółowej wiedzy gry, której nie wydaję. Dokładnie. Słuchajcie, jakiś czas temu pokazywaliśmy z Olą grę Escape Tales Low Memory. Tak, beze mnie. Która nam się podobała bardzo. Mhm. I dostaliśmy list w związku z tym. O. Od LockMe, czyli firmy, która zajmuje się tym, że właśnie jakby jest współtwórcą tej gry, ze względu na, że dzisiaj w ogóle wyglądamy jak jakaś promocja Everdella, więc żeby nie było, to nie. Dzisiaj sponsorem odcinka jest Valhalla, więc sklep.goonboard.pl Valhalla, Łukasz Woźniak,
Sprawdźmy, wiesz co, ty Przemek pytasz, ile kart jest w Lumerii? A ile jest w Valhalla? Zaraz się dowiemy. W Valhalla, Przemysławie, w tym pudełku, tak. Czyli drugi druk, druga edycja. Tak. Ogromne, ciężkie, pieruńsko ciężkie pudło. Mhm. 320 kart! A w Tytanach ile będzie? Przemek, nie o tym mówimy. Nie pamiętam wszystkiego. 320 kart. W Tytanach są różne dodatki i warianty, więc nie będę tak ad hoc liczył, no. Mhm. 15 kości, 24 żetony, 6 planszetek i w tym 8 dodatków. Kupię za. Także Valhalla, proszę nie oszukiwać, masz Valhalla. 19 kart dostaliśmy informację, chyba. Tak. Plus planszetka, to się wlicza planszetka, czyli 18 kart. 18 kart mamy informację, że jest w Lumerii, tak. W każdej frakcji, jeśli się nie mylimy. Ale warto sprawdzić kampanię, żeby się upewnić, ponieważ to jest informacja z prototypu, z biodra, sprawdzona w tym momencie przez Dawida, więc nie potwierdzona. A propos jeszcze twoich gier, to Tumblr się pyta, czy będzie można jeszcze kupić gdzieś Tytanów, bo zaspał. Tak. O! Tak. I... O tak! Uwaga, niedługo na kampanii Tytanów się pojawi, albo już się pojawiła informacja o czymś, co jest ekstra, co dotyczy tych, którzy wsparli Tytanów, ale też to coś ekstra będzie dotyczyło tych, którzy jeszcze będą mieli w limitowanej liczbie sztuk szansę to zdobyć później. Jeszcze nie wiem, co to. Ja wiem, ale nie mogę teraz powiedzieć. Tak, okay, mam związane ręce. Chyba, że już powiedziałem, to nie mam, ale... Zrobiłeś nam smaka bardzo dużego. Więc ci, którzy wspierają Tytanów, to będą o tym poinformowani, a ci, którzy nie wspierają, to oczywiście będzie w odpowiednim momencie przedsprzedaż z tym czymś dodatkowym, a później się pojawi gra normalnie w sprzedaży, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest Valhalla, w którym mamy 320 kart. Ledwo zwlekam to pudełko ze stołu. Bo takie ciężkie, bo takie przepełnione zawartością. No więc chcę wrócić, Przemysławie, do listu, który dostałem. Tak, więc wysłali list i co tam piszą? Cześć Łukasz, dziękujemy za recenzję najnowszej gry Escape Tales Low Memory. Czyli to są, my robimy konkursy wtórne, a to jest łapówka wtórna. Tutaj dostałem. Mhm, czyli prostu. Ja już powiedziałem, że gra mi się podoba i oni wstecz dają łapówkę. To jest taka podzięka po prostu. Mhm. Albo łapówka. Nie, tak, oczywiście. Więc przechodząc do rzeczy, żebym nie przeciągał tego tematu, bo mamy ważniejsze tematy, to napisali, że się cieszą, że nam się gra podobała, a się szczerze podobała, ale są zaniepokojeni, że Ola nie była nigdy w Escape Roomie. I dostaliśmy z Olą voucher, żeby pójść do Escape Roomu. Ja też nie byłem. Po pierwsze, to kłamstwo jest. No dobra, byłem, przepraszam. Po drugie, Przemysławie, ty kiedyś przegrałeś ze mną jakiś zakład. Tak. Obiecałeś, że się zajmiesz moimi dziećmi i ja będę mógł z nią gdzieś wyjść. Musisz, ja Łukasz, nie mówię nie, ale musisz udokumentować dokładnie jaki. Dobrze, znajdę to. Znajdź to. I jak już wyjdę, to pójdę z nią na Teneta. Do Escape Roomu, na kolację. Tak, na basen, wszystko. Całą trójkę dzieci zostawię w domu. Mhm. Jak już znajdę. Jeszcze jak dobrze poczekasz, to może jeszcze jakieś się urodzi i w ogóle z czwórką. Z czwórką zostajesz. Więc to tylko chciałem ci powiedzieć i dziękuję bardzo LockMe, tak? Jeżeli przy okazji tego, że dostaliśmy voucher, za to dziękujemy. Przypominamy o naszej recenzji Escape Tales Low Memory. Przypominamy o tym, że Escape Roomy istnieją. Nie wiem, jak one tam działają w kontekście kwarantanny, tak? Ale. Mam nadzieję, że już działają normalnie. Mam nadzieję, tak by wydawało się logicznie, że mogą działać normalnie. No i polecamy Escape Roomy i LockMe w ogóle. Dziękuję, koniec. Dobrze, wracając do komentarzy. Mhm. Mamy jakiś konkurs wtórny w tym tygodniu? Mamy konkurs wtórny, możemy od niego zacząć. I można w nim wygrać grę wydawnictwa zaprzyjaźnionego, bliskiego go sercu naszemu, czyli Lucrum Games. Tak. I pytanie, Sierra West. Pytanie, Łukasz, może cię zaskoczyć. Mhm. Jakie padło dzisiaj w kontekście tego konkursu? Tak, i to pytanie dotyczyło jednego z naszych widzów. O! Mhm. A konkretnie Wojtasa. Tak, on ma taki rysunek oka Saurona, jak wpisuje komentarze. Tak. No to o Wojtasie właśnie mamy pytanie. I pytanie jest, w jakiej sytuacji on ogląda zawsze kawę rozmówki i planszówki? W ogóle było kiedy? Pytanie, kiedy on. Wy? On? Nie, kiedy on. Kiedy on, takie było pytanie. I odpowiedź brzmi, że zawsze w piżamce, najczęściej przy robieniu naleśników, jak domownicy jeszcze śpią. To jest odpowiedź na pytanie. Ja chcę, dziękuję, gratulacje Wojtas. To jest zwycięska odpowiedź na pytanie nasze, które padło dzisiaj. Tak. Bo pamiętamy, na czym polegają konkursy wtórne. Ja może jeszcze raz powiem, bo teraz nas chwilkę nie będzie, tak. Więc ja zapomnę po pierwsze, jak to się nazywa.
A wy może zapomnicie o konkursach wtórnych. Tak. I teraz tak, bo Wojtas tutaj, poproszę pokazać mi w komentarz. Wojtas przez V. Ja chcę powiedzieć, że konkurs wtórny polega na tym, że wy komentujecie co chcecie, ale uwaga, bo Wojtas napisał konkursowa odpowiedź. Ale nie musicie pisać konkursowa odpowiedź. W ogóle. Nie to musicie. Może być, to może być cokolwiek. Tak. Więc to może być cokolwiek i wy komentujecie co chcecie z serca, tak. Z serca, nie chodzi tak. O nic wymuszonego, bo czasami jak ktoś nie skomentuje, to wygra z tak. Zaskoczenia. Tak. I my później zadajemy pytanie i wybieramy, które tak odpowiedź była. Tak naprawdę to nawet nie my wybieramy, tak. Tylko to wybiera ta maszyna inteligentna z Keyforge'a. No. Ten pająk, nie wiem o co chodzi. Także konkursy wtórne polegają na tym, że wy z zaskoczenia możecie wygrać. Dzisiejszy konkurs już zadziałał wstecz, a piszcie w komentarzach, bo będzie konkurs w przyszłości, który zadziała wstecz. Ktoś tutaj a propos naszego tutaj ciągłego sporu, czy mówić wtórny, czy regresywny, napisał, tak. Że wtórny znaczy powtarzalny, a regresywny znaczy cofający się. Czyli ja miałem rację, a już nazwaliśmy to wtórny. Trochę te słowa mają inne znaczenie. Ja super. Więc proponuję, czyli autor tego wpisu, ja proponuję coś pośrodku. Konkurs, uwaga, to będzie ci łatwiej dużo zapamiętać. O wiele. Rekurencyjny. No nie ma takiej opcji, ale dziękujemy. Uwaga, słuchajcie, konkurs wtórny, przyjęło się. Ja przez miesiąc tak. Walczyłem ze sobą. Ja miałem w nocy, żona mnie w nocy budziła. Jaki konkurs? Ja regresywny. Pch, nie! Ja wtedy musiałem znowu za godzinę wstać i... I dokładnie, okej. Okay. No ale dobrze, przyjęło ci się gdzieś. Tak, konkurs wtórny. Leszek G. Leszek G. Wypowiada się w kontekście, jaką kolejną swoją grę chciałby zobaczyć w kawie. A. I proponuje, że z chęcią usłyszałby o Królu i Zabójcach, szczególnie, że są na Steamie i ciągle się waha, czy kupić. Dzisiaj możemy powiedzieć o niej teraz. Ale nie mamy, nie pokażemy nic. Mam tam, zaraz przyniesiemy. Dobra propozycja. Zaraz pokażemy jak króla i opowiemy o Everdellu krótko, bo Everdella nie dostaliśmy od Rebela. Tylko po prostu to jest z prywatnej kolekcji Dawida, naszego kolegi, współpracownika. Przyniósł, powiedział, że fajna i żebyśmy zobaczyli. Wiesz, nie powiedział nawet, że fajna on. Nie, albo on nie grał w nim wcześniej. Nie grał wcześniej, my w nim graliśmy pierwsi. Czyli mu się nie chciało czytać instrukcji po prostu. Nie miał czasu, wiesz, zarobiony, rodzina. Więc Everdell, zrobimy pauzę krótką w komentarzach? Możemy, aczkolwiek został ostatni. No to dawaj ostatni i powiem o Everdellu. Ostatni komentarz to jest taki, pod którym ja się całym sercem moim podpisuję. I liczę, Łukasz, że ty też. Ponieważ Jakub H. Tak? Samocha. Tak. Napisał Przemo, rzuć wyzwanie Łukiemu, wszoten to ten opuchar! Dobrze. Co ty na to, przyjmujesz to wyzwanie? Słuchajcie, zmieniam zdanie, nie powiemy dzisiaj o Królu i Zabójcach. Powiemy jak wrócimy. Tak. O Królu i Zabójcach, ale powiemy też o innych grach i ja chcę podkreślić, wiesz co chcę tak. Podkreślić? Tak. Zapowiadam wam, tak. Że przy okazji kolejnych kaw pojawią się tutaj moje gry wstecz, tak. Starsze tytuły, gry, które wydawałem gdzieś u zewnętrznych wydawców. Wydałem Merkuriusa w Rebelu, opowiadaliśmy o tym ostatnio, Król i Zabójca Galakta, Nechemiarz gry Leonardo, różne gry, tak? Więc pytajcie albo o konkretny tytuł, jak ktoś was interesuje, albo w ogóle o to, jak to było przedstawić tą grę, jak się współpracowało. Pytajcie, co was interesuje. Tak. I później, jak wrócimy, powiem o Królu i Zabójcach i też innych grach. Ja to nie jest ucieczka od tematu. No, nie wiem. Ponieważ jak wrócimy, żeby już nabudować emocje na powrót, tak. Niczym na... No na co właśnie? Niczym na... Znaczy, niczym na sagę Gwiezdnych Wojen nową, myślę. To jest jakieś tam porównanie. Albo na kolejny sezon Wiedźmina. Albo na przykład, albo na kolejny... Co jeszcze taki ma hype? No nieważne, mam hype na kolejny sezon Wiedźmina. To kiedy... Przyjmę. Tak? Obiecuję, że nie od razu jak wrócimy. Tak. Nie od razu, tak? Ale przyjmę od ciebie wyzwanie, żeby oficjalny pojedynek w Shotten Totten stoczyć. Zapytamy Cuba, czy to jest legalne w ramach tego, że to oni jakby są tutaj wydawcą polskim. Tak. Tak? Oni pewnie powiedzą, co? Ty masz jeszcze ten puchar? Dokładnie. A ty Łukasz będziesz musiał... Rób co chcesz. I ty Łukasz będziesz musiał go odkurzyć ładnie. Wyczyścić. I on jest, stoi tam. On jest tam i po prostu, no. Więc ja jestem gotów, tylko muszę jeszcze mentalnie się przygotować i przyjmę wyzwanie. Dobrze. Więc Everdell, dziękujemy Dawidowi za udostępnienie egzemplarza do naszej pogadanki. Tak. Everdell jest to gra, wokół której było dużo hype'ów, więc już wszyscy, którzy o niej chcieli usłyszeć, pewnie usłyszeli. Tak. Więc u nas nie macie wiadomości dzisiejszych, ani wczorajszych. U nas macie takie przedwczorajsze. Tak. Takie już zaprzeszłe. Dobrze. Więc co mamy w tej grze? Mamy karty, mamy drzewo.
Drzewo życia. Cały odcinek to drzewo z nami tutaj stoi, tak. Więc nasi widzowie już teraz wiedzą, o co chodzi. Wiesz klimatycznie z czym się to kojarzy? Opowiedz. Z Awatarem. Z tym filmem Jamesa Camerona, że oni się podłączali do drzewa. Ale nie o to, że tam się można było podłączyć do jakiegoś awatara, tylko chodzi o to, że było to drzewo, które było życiem wszystkich i oni w nie strzelali. Tak. Taka trochę świat półmagiczny taki trochę. Tutaj mamy klimat, który jest podobny całkiem do tego, co było w wielu grach chyba, ale tak. Na przykład było w kupcach, zapomniałem już, handlarzach. Moglibyśmy przeczytać Fluff, który jest na kilku stronach instrukcji? Nie. Moglibyśmy. Nie, bo ja, wiesz, czy mi się to kojarzy, pamiętasz tą grę karcianą w budowanie talii, w której ta talia się budowała i niszczyła z kupcami czy z handlarzami? Nie. Gildia, merchants, nieważne. Przepraszam, no ale tu mamy klimat, że zwierzęta i budynki tutaj. Tak. Czyli zwierzęta takie człowiekokształtne, tak? Jakiś pasterz to jest tutaj, prawda, sowa, mąż tutaj to jest, prawda, mysz, tak. Mnich, prawda, to jest tutaj wydra, tak? I leśne budynki, które są gdzieś tutaj w koronie drzew, w koronach drzew. No i właśnie w tej magicznej krainie różne gatunki rozwijają leśną cywilizację. Niczym pluszowe ewoki, czy ewoki, jak to powiedzieć, w Powrocie Jedi. Mhm. Żyją sobie tutaj te zwierzątka i my jakby zarządzamy tym wszystkim. Tak. I to jest, o tym mniej więcej jest ta gra, jeżeli chodzi o Fluff. Do tego nawiązują ilustracje, które swoją drogą są bardzo, bardzo ładne. Bardzo. Gra jest też bardzo solidnie wydana, mamy drzewo. Mm. Złożenie go może nie jest takie super aż proste, jakby się mogło wydawać, ale prawda, nie? Da się to zrobić. Natomiast plansza jest bardzo gruba, konkretna, pudełko też pancerne. Jak się w to przemysłowie, jak miałbyś tak w dwóch zdaniach powiedzieć, jak się w Everdell gra? W Everdell gra się w taki sposób, że w dwóch graczy, gdy gramy, każdy ma swoją turę i naprzemiennie te tury wykonujemy tak naprawdę aż do końca gry. W swojej turze mogę zrobić jedną z trzech rzeczy. W trzech graczy również. A w czterech? Być może też. Okay. Ale w dwóch też. Więc... Okay. Więc warto to podkreślić. Różnica jest w wariancie solo, który w tej grze jest. Oczywiście tak. Oczywiście też różnica jest w przygotowaniu gry dla dwóch graczy, trzech i czterech. Tak jest. Natomiast gra wygląda w ten sposób, że w swojej turze mogę zrobić jedną z trzech rzeczy. Tak. Pierwsza rzecz, którą mogę zrobić, to jest pójść moim workerem na pewien placement. Place, dokładnie. Czyli mamy worker placement. Mm-hmm. Tak. Mamy pola na planszy, mamy takie podstawowe pola, mamy pola tutaj takie bardziej zaawansowane, pola leśne, jeżeli się nie mylę. Tak. Mamy tutaj takie pola dla wszystkich, które są nadrukowane na planszy i one też dają jakieś punkty albo pozwalają nam zarządzać kartami i zamieniać je w surowce. Tak. Mamy też pola specjalne na drzewie, jeżeli spełnimy takie wymaganie bardziej zaawansowane lub podstawowe, to możemy dostać jeszcze właśnie tutaj dodatkowe rzeczy z tego tytułu. Ale na przykład jak mam sędziego i królową, to dostaję ulgę podatkową. Tak, tutaj wszystkie nazwy bardzo mocno się ze sobą kleją. Mhm. I to za chwilę jeszcze o tym powiem, ale musicie mi zaufać, że tak jest. Mamy sobie podstawowe surowce, mamy bardzo fajne takie gumowe jagody. Mhm. Mamy kamyki, mamy bursztyny czy coś i mamy drewno. Tak. I to jest właśnie jedna z rzeczy. Mogę iść workerem i zdobyć jakieś surowce. Tak. Druga rzecz to jest wybudowanie karty. Buduję kartę z ręki, na początku mamy ich trochę. Oraz do naszej dyspozycji są karty, które leżą na łące. Jest ich 8, możemy je również z tej łąki budować. One są tutaj dla nas obu dostępne. Tak. No i karta ma swój koszt i zasadniczo ten koszt trzeba ponieść. Lub alternatywnie może się zdarzyć, że karty budynków mają też w swoim prawym dolnym rogu zaznaczone, jaką kartę postaci może ta karta budynku wybudować. Czyli na przykład pałac może spowodować, że za darmo mogę wybudować później królową. Czyli gdy buduję w swoim ruchu kartę, to płacę surowcami? Bądź wystarczy, że mam odpowiedni domek dla odpowiedniego pracownika. Dokładnie i wówczas tą kartę z ręki bądź z tej puli buduję za darmo.
Tak, jeżeli to zrobię, wtedy sobie zaznaczam, że to zrobiłem i zakrywam sobie tą zdolność, czyli jeden budynek tylko raz w taki sposób możemy użyć. Mhm. Więc tak to w skrócie wygląda. Budujemy sobie... Mówiłeś o trzeciej opcji. Trzecia opcja to trzecia, taka, że pasuje. Trzecia opcja to jest to, że pasuje, czyli zabieram wszystkich moich robotników z powrotem. No i od początku tak naprawdę gram, przechodzę do kolejnej pory roku. Mamy trzy pory roku, gra się kończy, gdy wszyscy przejdziemy przez wszystkie pory roku, czyli skończymy jesień. Tak. I jeżeli ja skończę swój ruch i zacznę sprzątać, to wcale nie znaczy, że Łukasz musi. Może on to zrobi za dwie swoje tury, może za trzy, a może w tej samej, a może już zrobi. I to jest ciekawe, że gramy, powiedzmy o rzeczach, które nam się tu podobają i są ciekawe. Tak. Już powiedzieliśmy o solidnym wydaniu, przepięknych ilustracjach i fajnym, przyjemnym klimacie, więc zostawmy to, mechanicznie to nam się tu podoba. Tak. Więc dla mnie pierwsza ciekawa rzecz, nie najważniejsza, ale ciekawa, to jest właśnie to, że jesteśmy w różnych rundach. Pod kątem pół roku tematycznie to nie ma do końca sensu, że ty jesteś w jesieni, a ja w innym momencie czasu. Tak. Ale mechanicznie to jest ciekawe, że jak gram wolniej, czyli robię na przykład, udało mi się odpalić jakąś akcję, albo więcej kart kupię tańszych może na przykład, a ty kupujesz rzadziej, a droższe, to ty szybciej idziesz do przodu, a ja wolniej. No i jakby w sumie dostajemy od gry to samo, ale od nas zależy to tempo. To mi się podoba bardzo. Ciekawa mała rzecz. I to jest bardzo dynamiczne w trakcie gry, bo ja na samym początku mogę wystrzelić do przodu, co wcale nie jest takie dobre, bo mam mniej ruchów w grze, ale gra mi się rozwinie w środku tak, że może się okazać, że Łukasz mnie dogoni na przykład. I to też w tym aspekcie też jest pewien wyścig, tak. Ponieważ wyścig jest o te pola, które ty zablokowałeś i teraz zobaczymy, jak długo tam siedzisz. Nie? Więc może mnie blokujesz w czymś. Czasami jest wyścig o zakup jakiejś konkretnej karty, więc to jest ciekawe. Aczkolwiek wyścig jest taki, że ja chcę być na końcu jak najdalej, chcę jak najwięcej ruchów zrobić, jak najpóźniej przejść do tej fazy. Mhm. Więc możemy powiedzieć chyba, Łukasz, że to jest wyścig wtórny. To jest wyścig wtórny. Regresywny. Regresywny. To jest wyścig regresywny. No dobra, to ja powiedziałem, odbiłem piłkę, co ci się podoba? Wiesz co, mi się podoba w tym takie ciekawe odwrócenie rzeczywistości do góry nogami trochę, w takiej zależności w grach euro. Tak. Czyli w takiej klasycznej grze euro ja od samego początku dostaję stosunkowo tańsze opcje, tak? Rozbudowuję swój silniczek i te opcje są dla mnie droższe i ja po prostu musi mnie wciąż na nie stać. No ale tak to wygląda. Okay. Tutaj od samego początku wszystko jest na wysoki połysk, bardzo drogie i jakby gra polega na tym, że ja w trakcie gry mój silniczek to jest budowanie zniżek. Ja próbuję w jak najlepszy sposób zarządzać moimi kartami, moimi surowcami w taki sposób, żeby mnie było na te karty stać. Na przykład mam szkołę i mogę zagrać za darmo nauczyciela, więc to jest jakby jedna z takich podstawowych rzeczy, ale na przykład mamy karty, które nam się kilkukrotnie w grze dadzą jakąś premię. Tak. Czasami ktoś wchodzi i nam daje premię jednorazowo albo pasywne jakieś działanie. Coś nam pozwoli zakupić kartę za darmo do pewnego kosztu, albo pozwoli nam zakupić kartę o 3 surowce czy 2 surowce mniej, więc to jest ciekawe, że ja muszę sobie zrobić silniczek zniżek, a nie silniczek produkcyjny surowców. Tak. Nie, więc jakby... I w ogóle to jest, jeszcze bym dodał, że ten rozpędu nabieramy ze względu na to, że nam przybywa jakby kart, które nam coś ułatwiają, ale też nam przybywa robotników, prawda? Więc gramy tak naprawdę dwóch, potem trzech, potem czterech i potem sześciu robotników w ostatniej dużej turze. I to też jest ciekawe, gdzie po prostu jakby na początku czuję takie bardzo wąskie gardło, i ono się poszerza, prawda? No, mi się też to podoba. Mi się też to podoba. Może być uczucie takie na początku, że oj, co ja zrobię? No. Prawda? Że jak przeczytasz instrukcję, usiądziesz, to sobie myślisz, że... Tak, miałem takie wrażenie, że w pierwszej całej rundzie gry, jeszcze w ogóle się pomyliłem, bo są cztery rundy, tak? Jakby pierwsza, druga, a ja myślałem, w pierwszej z trzech rund gry nie zrobię nic prawie, tak? Wielkiego, więc stwierdziłem, nie, coś tu jest broken. Popsutego. Tak. Ale tak nie jest. Jakby po chwili już jesteś w stanie kupić coś, co ci pozwala kupić coś. Większa pula robotników nagle pozwala ci dobrać więcej rzeczy, które ci dają właśnie jakieś zniżki czy jakiś rozpęd. No i dorzucę do tego, co mi się kolejna rzecz podoba. Mhm. To jest, że ta pula tych kart na stole jest spora. Tak. Czyli mamy karty w ręku i mamy tych kart w ręku 5, 6, 7, 8 na początku. Później je tracimy, zdobywamy, więc jakby trochę się tych kart przewija przez naszą rękę, ale też przez stół się przewija 8 kart wspólnie. Tak. Więc jest nawet na początku niegłupą strategią jest wyrzucić jakieś karty, żeby dostać jakieś surowce, prawda? Są takie pola.
Więc jakby to gra tutaj, ta interakcja między naszym wyścigiem o te pewne karty czy zależności jest cały czas i ona mi się też podoba. Naprawdę jest to bardzo ciekawe, że w tej grze moglibyśmy z buta bardzo szybko przejść od początku do końca, wykorzystać wszystkich workerów, nie mieć za bardzo surowców i skończyć grę. I no, może by się okazało, że taki speed też by przyniósł nam jakieś punkty, niewielkie, ale i tak byśmy mieli więcej niż przeciwnik, który zakładał długodystansową grę. No ale on mógłby sobie grać do końca sam tak naprawdę, więc wycofuje się z mojego pomysłu. Tak by to nie zadziałało? Nie, nie zadziałoby to. W ogóle tu cała zabawa polega na tym, że po prostu rozciągnąć powolutku jak sobie bardziej. Coś tam zbierasz, coś sobie kupujesz. Takie masz... To jest dziwne w stosunku do innych gier, bo przeważnie dążysz do tego zakończenia, tu chcesz odciągnąć to zakończenie jak najdalej. Chcesz rozciągnąć sobie tą grę, bo ona się kończy w zupełnie innych momentach dla mnie i dla ciebie. To jest chyba właśnie to clue, nie? Tak. Bardzo fajna, bardzo ładna gra. Oczywiście jest to kategoria, którą trzeba nazwać takie średnio ciężkie, średnie z plusem, prawda? Czyli jest to gra, jest to, nie wiem, prostsze do złapania i zagrania niż taki przykładowy Lewis i Clark, albo Elysium, albo 51 stan, prawda? Tak. Ale już jest trudniejsze niż tam gry typu Splendor. Nie mam jakichś lepszych przykładów w głowie teraz, ale... Tak. Więc mamy tutaj jakby... Jest też pewne nawiązanie, myślę, do 7 cudów świata pojedynek i budowanie tymi symbolami, czy w ogóle do 7 cudów świata. O właśnie, poziom ciężkości 7 cudów świata to jest jakiś dobry w miarę punkt odniesienia. Tam też mamy zarządzanie proste surowcami, żeby zdobywać karty i je sobie w prosty sposób poszerzać. Tutaj mamy pewne dodatkowe rzeczy. Takie skojarzenie jeszcze, jakie mam, to może na przykład byłyby Century, ta trzecia część, która też miała taki prosty worker placement połączony z budowaniem silniczka. Tak. To są skojarzenia tylko. No, warto to sprawdzić. Drzewo nie ma tu jakiejś kluczowej funkcji, nie oszukujmy się, nie oszukujmy was. Ono po prostu ładnie wygląda i jest podstawką na karty i elementy. Aczkolwiek jest to przyjemne, to nie jest przeszkadzająca rzecz, że to sobie leży wyżej i no, w sensie ja wiem, że na pewnym etapie nie stać mnie na przykład jeszcze na te zaawansowane tutaj misje, więc nawet nie, na to nie patrzę. Nie. Zupełnie inny poziom, nie? Sytuacji. Inny poziom. Tak. Więc tak wygląda Everdell. Piszcie oczywiście śmiało a propos tych rzeczy, o których mówiliśmy. Piszcie o tym, co was potencjalnie interesuje, gdy będziemy omawiali nasze, moje gry wydawane gdzieś tam w wydawnictwach kiedyś. Tak, śmiało też bierzcie udział w naszym wtórnym konkursie. Śmiało, śmiało, odważnie. Tak. Jak widzicie, pytania, różna gama pytań się pojawia, tak. Więc a nuż traficie. No i też myślę, że to nie będzie zdrada wielu informacji, ale twoja koszulka wiem, że jest już w produkcji. Tak, przepraszam za opóźnienie. Oczywiście Przemek wygrał ze mną w pojedynku w Lumerię. Koszulka jest w produkcji. Jak wrócimy, to już na 99% będę ją miał. Jeśli może gdzieś w międzyczasie na moim Instagramie, na którym raz na pół roku coś wrzucam, albo na Facebooku Gry Planszowe u kiegoś się pojawi, więc też przy okazji warto mnie tam zaobserwować. O. Przemysławie, jakiegoś takiego, malutka osłoda na koniec? Proszę bardzo, Łukasz, częstuj się. Czerwony tu widzę, więcej na górze. Ach, chcę zielonego. Trzymajcie się ciepło, udanych wyjazdów wakacyjnych. Na razie. Cześć. Cześć.